Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem na Paladynie, będziemy tutaj powiększać swoją przewagę nad Demonko. Mamy obecnie 1,5 levela, widziałem, że tam coś poklikał, ostatnio pewnie jakieś tornada mu posiadały, ponieważ no miał te 2 levele, tak naprawdę straty do nas, obecnie ma 1,5, troszeczkę więcej może. Więc no mówię, dzisiaj spróbujemy sobie coś tam podziałać, coś tam poklikać i tą przewagę naszą zwiększyć. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, odcinek, który wtorkowy bodajże, o ile dobrze pamiętam, się fajnie przyjął, tam dosyć dużo łapek zostawiliście, też sporo było wyświetleń, więc fajnie jakbyście pod tym także łapeczkę zostawili. Dobra, dzisiaj z kalendarza dostaliśmy nieśmiertelkę, więc sobie ją od razu użyjemy. I co my tutaj dzisiaj chcemy zrobić? No ogarniemy standardową postać, wczoraj wbiłem level z Awki, 376 właśnie. Dzisiaj może coś z tych lochów wbijemy, no nie wiem, nie mam pewności, więc po prostu sobie spróbujemy, dlatego też na razie nie będę żadnych tam kół robił, żadnych aren i tak dalej, właśnie ze względu na to, że ten level możemy wbić. Standardowo przeklikamy tu kosteczki w miarę szybko i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. I tak, dwie istotne informacje. Tak naprawdę Demon Hunter został naprawiony, w sensie ten jego pancerz. I pancerz tego Demon Huntera chyba w poniedziałek wieczorem, zapomniałem wam w ogóle we wtorek o tym powiedzieć na filmie, że właśnie ten pancerzyk naprawili. Jakoś tam koło 18 wiem, że wyleciał patch. I właśnie dzięki temu Demon Hunter jest jeszcze słabszy niż był. Prawdę mówiąc, no na tym swoim S38 potrafię przegrywać ze zwiadowcami, z berserkami o wiele słabszymi ode mnie. Wcześniej jakby ten Demon Hunter się wydawał taki w miarę fajny, tylko i wyłącznie dlatego, że był zbugowany i że tego pancerza mieliśmy więcej niż powinniśmy. Teraz się wydaje bardzo, bardzo słabiutki, jeszcze gorszy niż wcześniej. Tu mamy 12% punktów życia, ale to nam się w sumie już nie przyda na tej postaci, bo już tutaj runy mamy odpowiednie, więc poleci rozmontowanko. Czy coś tutaj Wiedźma chce? Wiedźma chce tylko pierścienia, ale my niestety tego jej nie oddamy i tak za niego nic nie dostaniemy. Dobra, więc tak jak mówię, no ten Demon Hunter jest jeszcze gorszy aniżeli był, także no kiepsko, nie podoba mi się to, ponieważ no już wam mówiłem na tym odcinku o tam wszystkich klasach, że nie powalam, a co dopiero teraz jak właśnie w tym PvP jest jeszcze słaby, w sensie no jest taki jak powinien być, a wcześniej był mocniejszy ze względu na to, że był zbugowany. Druga sprawa jest taka, tu możemy nakarmić, tu w ogóle w tym roku się troszeczkę zacząłem mylić, bo z przyzwyczajenia zacząłem karmić diabłoczorta, jak go znalazłem. Tutaj tą zawiszę olałem, powinienem tak naprawdę dobić zawiszę do 200 poziomu i dopiero tego diabłoczorta, ale dobiłem ją tu do 150 i już niech będzie, jak diabłoczorta nakarmię, no to tą zawiszę sobie wrócę i zacznę do 200. Nie powinienem tak zrobić, ale mówię, no te pety tutaj to już jest tak naprawdę bardzo duże RNG, już też RNG się w ogóle zaczyna na S38, tam też ciekawa walka była swoją drogą, mam ją zapisaną, więc jak będzie odcinek właśnie z tego łowcy, a chyba za 2 dni sobie nagramy łowcę, coś tam spróbujemy ruszyć, to właśnie pokażę wam tą walkę. Dobra, przejdziemy sobie tak, tego żółwia nam braknie, ale pewnie coś tam jeszcze z Awki poleci i lecimy standardowo, nie patrzymy co i jak, tylko po prostu ładujemy te pety, bo nie ma to najmniejszego sensu. No i tu niestety przegraliśmy, wojownik na zwiadowce, to w sumie było do przewidzenia, ale i tak 4-1 nie jest źle. Jak tu w pupilach stoimy, 18 pozycja, strasznie słabo, ale tu jesteśmy blisko. W ogóle tu nam przeszkadza to, że z naszej gildii jest bardzo dużo osób w topce i tak naprawdę ciężko nam trafić kogoś z góry, tylko trafiamy samych niskich, co nam jakby nie daje za dużo czci. No ale to nie, w sensie nie daje czci i też nie zbija tych innych przeciwników, więc ciężko w tym rankingu do góry iść, ale nieważne. Lecimy dalej. Portal sobie wczoraj 5-6 machnąłem, skończyłem. Teraz już mamy 5-7, więc jeszcze nam zostaje 5-7, 5-8, 5-9 i 5-10, czyli 4 portale. No tutaj jest mag, tutaj może być problematyczny, jak sami widzicie. 10%, czyli jutro będzie miał od nowa 100, no fajnie. Fajna próba, nie ukrywam. Tu już nam się kopalnia na 24 buduje. Kamienia mamy prawie już full, w sensie prawie już pełen korek, że tak powiem. Jak sobie tego kamienia dozbieramy, to tą kopalnię skipniemy i zaczniemy budować kolejną, już 25. Jak to tu wygląda? Kopalnia złota już 20.
Wiadomo, wszystko, cała reszta ulepszona na maksa, no tych dusz tutaj nie mamy za wiele, więc na ten moment zbieramy sobie dusze, tu możemy walki porobić, dobra, skończone, lecimy dalej, czterogłowa hydra, możemy machnąć, bo już tu mam osiągnięcie, możemy sobie też machnąć portal, chociaż nie wiem ile on ma, 87, czyli ostatnio go zbiliśmy, więc i tak za wiele tutaj to nie zrobiło. Dobra, kółko nie robimy na razie, może jakiś level wbijemy i tak, i chyba w zasadzie to by było tyle. Jeżeli chodzi o takie ogarnianie postaci, zaraz sobie tutaj przejdziemy do lochów. I zanim jeszcze do tych lochów przejdziemy, to kolejna sprawa jest to kolejny błąd, nie wiem czy on jest zgłoszony już, czy jest w trakcie naprawiania, czy coś. Na pewno tam jacyś, tak jak mówię, no jak te świry odkryły, że z pancerzem demona, w sensie Demon Huntera jest problem, tak teraz odkryły, że runa, która daje obrażenia od zimna, daje więcej obrażeń aniżeli całe wszystkie inne runy. Czyli po prostu opłaca się mieć założoną runę od zimna, tak? Głównie nikt nie patrzył na to, od czego jest dana runa, tylko ile daje procent. Tak jak tutaj mam od ognia 44, to właśnie jest to tam udowodnione obliczeniami i tak dalej. Nie będę wam tutaj tego wklejał, bo myślę, że mało sensowne to jest. Najważniejszy jest fakt, że po prostu runa od ognia jest mocniejsza niż inna, daje więcej obrażeń. No na pewno to jest błąd, bo tak być nie powinno. Kwestia tego, czy już on jest tam zgłoszony, bo w sumie nie widziałem. Z tym pancerzem to zgłosili od razu, z tego co widziałem, natomiast z tą runą chyba nie, więc zobaczymy jak to po prostu będzie. No na razie jak w momencie, gdy to nagrywam i pewnie w ten sam dzień, w którym to wrzucę, ta runka dająca obrażenia od zimna jest mocniejsza od innych, więc jeżeli macie okazję sobie ją założyć, to po prostu załóżcie sobie, no bo zawsze coś tam na pewno wam daje, jeżeli chodzi właśnie o obrażenia. Dobra, no tu mamy zwiadowcę. No ten zwiadowca 100, prawie 200 milionów HP, raz mu zostało 20 milionów, czyli w teorii on może i by padł, ale tutaj widzicie, że ciężko go przepchnąć, ciężko tutaj cokolwiek na niego zrobić, więc myślę, że na razie się wstrzymamy. Pamiętajmy, że to jest paladyn, więc to jest, co to jest? To jest karczma symulator, więc tutaj za wiele lochów sobie nie pociśniemy, zwłaszcza, że ostatnio dosyć dużo zrobiliśmy. Ale dobra, no zobaczmy, Herkules wojownik, 500 milionów HP, więc też bardzo dużo. No tutaj maksymalnie delikatnie ponad połowę mu zjeżdżamy, tak więc może być to też problematyczne do zrobienia. No chciałem tą przewagę powiększyć tutaj właśnie nad tym demonko, ale nie wiem czy nam to wyjdzie. Przyjemnie to czą tęczniątko, to jest raczej tak, że nie do zrobienia, mi się wydaje. Na berserku chyba na około tam 380 to zrobiłem, ale to jest wiadomo berserk, więc nie ma co porównywać do takiego paladyna, który no jednak w tych lochach myślę, że jest dosyć słabiutki, że nie ma tutaj podjazdu właśnie do jakiegoś berserka. Dobra, no lecimy dalej, te trzy lochy nie do ruszenia. 13 piętro, zobaczmy, to jest wojownik i w sumie tutaj te pół HP mu schodzimy, tam było 11 z tego co widziałem milionów, więc w sumie może i moglibyśmy go pokonać, pewności nie mam, ale zobaczymy. Tak jak mówię, no wojownik Alex, w sensie wojownik albo berserk, w sumie obejrzymy sobie tą walkę, ale chyba, no dokładnie, wojownik. Tutaj chyba tych nowych klas to nie ma, nie zauważyłem przynajmniej. Są głównie magowie i wojownicy i tam jakiś zwiadowca od czasu do czasu się pojawi. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten nowy loch. No ale kurde, jedna próba była taka fajna dość, można powiedzieć przyjemna dla oka. A tutaj jak sami widzimy, już jest gorzej. No ale na pewno to jest loch, który kwestia czasu, troszeczkę już go pokonamy, bo jak sami widzicie, najmniej mu tutaj zostaje HP ze wszystkich innych lochów. Więc tak to po prostu wygląda. Dobra, no ile jeszcze? No do tego 4300 niech będzie. Wejdę sobie zaraz do strefy mroku. Myślę, że w tej strefie mroku więcej podziałamy. Zwłaszcza, że tutaj nasi towarzysze mają ogarnięte wszystko. O ile dobrze pamiętam, tak, dokładnie. Mają wszystko ogarnięte, łączną odporność i tak dalej, więc w tym mroku może coś podziałamy. Może jakieś tornado, bo tutaj widzicie, że w lochach na razie jest dosyć duży zastój. Wąż Midgardu, węża, to jest zwiadowca, ale nie, chyba nie. Chyba go nie zrobimy. No ten Fireball, zobaczcie, że bardzo mu tutaj niewiele zrobił. Na pewno on unikami zrobił o wiele więcej niż ten Fireball mu zadał. No dobra, nie ma co. No mówię, jak tutaj nie ma kilku, chociaż jak trochę poklikam i nie ma takich bliskich prób, to nie ma co dalej się skupiać. No obrońca tak samo jest nie do ruszenia. Na berserku już byśmy go pewnie mogli zrobić na tym poziomie, ale tutaj nie ma szans.
No ciężko się na takiego paladyna przesiąść po jakichś tam lochach z Berserka czy z czegoś innego. No ale dobra, no czyli strefa światła na razie nie do ruszenia. Karuzela z idolami, Golden Gampi mag, więc no nie, zobaczmy jak tutaj walka wygląda. Zapewne wszyscy schodzą na hita, a my może na dwa. Zobaczmy, cyk. Cyk. I my na ile? O, my też nawet na jednego, co ciekawe. Okej, okay, czyli nie do zrobienia. Tornado może na koniec, może tego tornada poklikamy. Trollowe trio, no dobra, no spróbujmy to. Zobaczymy, czy jest tutaj jakiś cień nadziei na to, żeby ich pokonać. Oni nam nawet nie dadzą 300 milionów, o ile dobrze pamiętam. Ale trudno, zawsze to troszkę ekspa do przodu, wiadomo. Najlepiej wycisnąć ile tylko możemy. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No trollowe trio to jest co? To jest wojownik, więc on, kurczę... Jakby tam Kunegunda się postarała, to może i byśmy go machnęli, no ale widzicie, że to jest dosyć ciężkie, nie ukrywajmy. Jestem ciekaw, kiedy my tego Golden Gampiego zrobimy swoją drogą, bo to jest mag, to jest na pewno, no mówię, no berserkiem go zrobiliśmy szybko, bo właśnie to jest mag, a tutaj kurde, jak wszyscy schodzą na hita i my też schodzimy na hita, z tego co widziałem, no może akurat taka próba się śmieszna trafiła, ale możemy w sumie jakąś drugą pooglądać, jak to tu wygląda. No tu akurat był krytyk, tu też krytyk. Chciałbym zobaczyć, czy bez krytów też, ale pewnie też schodzą na... No i my tutaj zwykły i tak samo. No nie, no to jest nie do pokonania. Na pewno jakbyśmy tutaj zainwestowali w inteligencję troszeczkę boków, to na pewno już nie schodzilibyśmy na jednego hita, tylko na 5, więc na pewno to by nam pomogło. Także pamiętajcie, musicie w boki tutaj inwestować bardzo dużo pieniążków, kappa. Oczywiście żart, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest dobra rada. Dobra, Hemoridor, karuzela z idolami, no nie, nie. Góra Olimp, też na pewno nie. No dokładnie, tak jak mówiłem. Tak, no jeżeli chodzi właśnie o te boki, to jest to samo, co ja mówiłem na Berserku. No nie dałoby nam to, że ten Golden Gampi na przykład by nas nie kładł na hita, nawet jakbyśmy tu mieli, załóżmy, 2500 w podstawie, więc nie ma to najmniejszego sensu. Powtarzam się, ale może ktoś po prostu Berserka nie ogląda, na przykład ogląda Paladyna, więc jest to dosyć istotne. Chociaż widziałem, że Berserka lubicie akurat oglądać, to się w sumie nie dziwię, no bo ten Berserk, wiadomo, jest widowiskowy. Nie ma tu co klikać. Berserk jest widowiskowy, wiem, że Paladyna zbytnio nie lubicie, ale ja uważam, że ten Paladyn tutaj nam idzie dosyć dobrze, więc jest na co popatrzeć tak naprawdę. No top 1 trzymamy cały czas. Tylko no mówię, no nad tego Paladyna jest taka nagonka od początku, że to najgorsza klasa i tak dalej. Z czym się i zgadzam i nie zgadzam, wiadomo jak to jest, już to kiedyś też mówiłem. Tak więc pewnie dlatego ludzie po prostu go nie lubią na niego patrzeć. No tu mamy tą tyrankę Tessie, czy tam Tessie, ale... No zwiadowca, kurde, ona by też myślę, że była do pokonania, chociaż no ją zrobiliśmy na Berserku, a kolejnego już nie mogliśmy zrobić, więc tutaj na tym Paladynie może być gorzej, ale mówię, zwiadowca, ten Fireball tam jakiś wchodzi na pewno. Zobaczmy, jak tu w ogóle wyglądają te walki. No tu unik. No te uniki, kurde, gdzieś, nie wiem, albo mam takie wrażenie, może mylne, może nie, ale gdzieś z tego nowego lochu zwiadowcy robią bardzo dużo uników. W sensie generalnie, no zwiadowcy mają 50% na unik, więc wiadomo, że będą ich robić dużo. Ale takie mam, kurde, wrażenie dziwne, że w tym właśnie, zwłaszcza jak wróciliśmy na Berserku z tym zwiadowcą, tam chyba 18 albo 19, już nie pamiętam, to właśnie tak mi się wydawało, że on, kurde, tak bardzo dużo tych uników robił. No ale dobra, zobaczymy. No myślę, że nie ma sensu. I okej, okay, ostatni loch bodajże, nie, przedostatni, no ale... O, tutaj tego możemy spróbować zrobić. To jest wojownik i to dosyć miękki, więc może byśmy go zrobili. Poklikajmy tu trochę, żebyśmy cokolwiek ruszyli. No mówię, jeszcze na sam koniec sobie przejdziemy do tornadka, wiadomo. Ale 25 milionów... Kurde, myślę, że on jest do zrobienia, że tutaj jednak jakby troszkę Kunegunda pounikała, to byłoby to do machnięcia. Oj, no zobaczmy, 50 milionów, 150, on ma tu generalnie 318, no jak z 318 mu schodzimy na tam 30 powiedzmy, czy tam nawet 22 chyba były, o ile dobrze pamiętam, no to jest to w miarę do zrobienia. Ale kurde,
No dobra, wydaje mi się, że nie jest to warte klikania po prostu. Mówię, no ja tutaj niedługo będę tą kopalnię skracał, więc nie chcę też nie wiadomo ile na te lochy wydawać, zwłaszcza, że ciężkie one są po prostu do zrobienia. No z tego co widzę, paladyn, na tym paladynie jeszcze tutaj póki co tam przewagę mamy, więc jest spoko, ale widzę, że musimy tutaj jeszcze się wstrzymać z tymi lochami, aby cokolwiek machnąć. Esteros, Diego Groźny. I czy ten Diego Groźny wojownik? I to jest, z tego co pamiętam, bardzo podobny do piątego wojownik, chociaż mogę się mylić, bo mi się ci przeciwnicy w tych Esterosach i w tym wszystkim mieszają, który to tam wojownik, który zwiadowca. Ale kurde, myślę, że tego Diego... No HP ma mniej od tamtego, poprzedniego, ale za to ma siły pewnie więcej, o ile dobrze widziałem. Poczekajcie, on ma prawie 19 tysięcy, a ten ma ile? No ten ma 48, czyli zdecydowanie więcej. Co? Poczekajcie, zaraz. On ma 318. 48,5 po 12 tysięcy, 163, dobra, jak tutaj? Nie, no to ten... Zgłupiałem chyba. Czy te odporności tyle dają, że my mimo tego, że on jest o wiele mocniejszy, to go tak lepiej lejemy? Przecież on tutaj, jeżeli chodzi o czyste statystyki, to jest o wiele lepszy od tego Diego Groźnego. A, no właśnie. No i Diego Groźny, tak już miałem zacząć klikać, bo mówię, skoro tak, to na pewno go machniemy. No i został pokonany. I mamy tutaj plus 26, więc całkiem sporo. Od razu sobie runkę zamienimy, żeby nic tutaj nie stracić. Która to była? To było chyba to, dokładnie. Mamy runę, robimy dziurę, tutaj pyk, ok. No i dobra, no tutaj na pewno na tym paladynie jeszcze, jeżeli chodzi o te lochy, no to jak zrobię tą kopalnię 25, to będę musiał sobie gemów dużo pokopać, powymieniać nie dość, że sobie, to jeszcze tutaj towarzyszom fajnie będzie pokopać jakieś czarne, bo oni tutaj, jak sami widzicie, ich za wiele nie mają, no bo my tutaj regularnie tą kopalnię lecimy. Teraz będą skarby lasu, więc myślę, że nam to pomoże, aby właśnie tą 25 dobić, potem sobie lecieć jakąś akademię, głównie akademię myślę, że będę robił w tym czasie, a tutaj kopał sobie klejnoty na tej 25, chociaż nie, przecież ja już kopać od 25 to mogę i budować jednocześnie. To nie wiem jak to zrobię, no nieistotne, jakoś to muszę tutaj porozplanowywać, ale mówię, że na razie musimy dobić, a tych surowców nam brakuje. A chcemy, tak jak mówię, dobić tą 25. Dobra, lecimy sobie tutaj i sprawdzimy od razu. Tutaj mam pozapisywane, ale to chyba nic, to chyba wszystko wam pokazywałem. Diego Groźnego, jak to tu wygląda? 238, ten mu zabrał sporo, ale nie za wiele. No ten mag ładny kryt, tu bez kryta, no ale swoje zrobił. 183, ile Kunegunda? A, no właśnie. Czyli my tutaj go samym fireballem dobiliśmy. No Kunegunda jak zrobi robotę, no to jak mało kto. I dobra, co my teraz tutaj mamy dalej? Mamy rudą ślamazarnicę. No i to jest po raz kolejny blok. Sami możecie tutaj zobaczyć. No zszedł na hita. Zszedł na hita, ten zejdzie też na hita. Dokładnie, bo krytyk. A my jak sobie poradzimy? No, my nawet na dwa hity. Więc okej, no tutaj na razie też już nic nie porobimy. I dobra, i chyba lecimy jeszcze do tego tornadka na koniec odcinka, zobaczymy. Może coś się uda. No tamten dał 300 milionów expa, więc oczywiście przyjemnie. O, i mamy jakiś epic z tornada, tam mi mignął, więc fajnie. No dobra, no standardowo tornado zawsze, jak tutaj wracamy po jakiejś przerwie dłuższej, to zawsze nam troszeczkę pomoże podbić tego poziomu. No ale zobaczymy czy 377 dobijemy, bo z tego co widzę, te tornada nam sporo expa dają. W sensie one już dają 300 milionów, ale sporo nam to levela daje. Jak sami widzicie. Co my tu mamy? Punkty życia i ten, a będzie do kibla. Będzie. I dobra, lecimy. No ten Semp. Semp to widzę, że jest wojownik i to dosyć tutaj, można powiedzieć, potężny, bo nie zbijamy mu za wiele. No zobaczcie, że pół HP to taki max. No ale dobra, wiecie co? 100 grzybków na niego zużyjmy, albo 150. Niech będzie 150, bo może jakaś fartowna próba nam siądzie, a jeżeli nie, to po prostu skończymy sobie odcinek. No jak sami widzicie, za wiele dzisiaj nie zrobiliśmy. Co mogliśmy wycisnąć, to wycisnęliśmy z tego naszego paladyna. No i co? Pozostaje karczma, pozostaje farmienie statystyk i tak dalej. I wrócimy tu sobie na pewno za jakiś czas. Myślę, że jak będziemy gemy wymieniać, to może coś nagram. Tylko to się muszę przygotować, muszę tych surowców ogarnąć. Bo nie ukryłam, że tutaj ataków bardzo malutko robię, jeżeli chodzi o tą twierdzę, kontr i tak dalej. Robię tutaj głównie, w sensie pozyskuję głównie surowce z koła i ze skarbów lasu, tam z paczek. No zobaczcie, dwie takie bliższe próby były. No ale... Ale nic to mi nie dało. Także no, z ataków powinienem się tam ugadać może z kimś na jakieś kontry czy na coś, ale...
ale nie jestem ugadany, no i głównie te ataki mi dają nie za wiele, także mało kiedy je tutaj robię, w sensie robię, no jak tam mi się przypomni to robię, ale mówię, za wiele mi one nie dają, więc głównie się posługuję kołem plus paszki, no ze skarbów lasu, wiadomo o co chodzi. Dobra, no jeszcze 15 prób. Oj, szkoda, że tak nam szybko blok się tutaj pojawił, bo tak to może byśmy faktycznie ten level mogli dobić, no ale niestety się to nie udało. Dobra, jest git, wróciliśmy na przewagę pełnych dwóch poziomów z tego co widzę, no mniej więcej. Także okej, kółkiem możemy w sumie zakręcić, bo i tak dzisiaj levela z misji nie dobije, więc koło możemy zrobić. Tutaj mamy jakieś rękawiczki, co dzisiaj chce wiedźma? A, pierścienie, to ja sprawdzałem na początku. Tu w ogóle nie sprawdziłem przed lochami, powinienem, czy mamy wszystko zaczarowane, ale mamy na szczęście, więc i tak nic by to nie zmieniło. Dobra, lecimy tutaj, to możemy oddać do rozmontowania. I co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Misję zrobimy później, może tą hydrę sobie, chociaż misję to ja i tak mam taką, że i tak muszę robić awkę, a tego wiadomo, na odcinku nie będę robił. I tak, awanturnik areny, to zaraz sobie zrobimy i w zasadzie tylko tyle. Dobra, czyli idziemy tu i sobie klikamy po prostu. A, coś się tutaj zepsuło. Klikamy sobie, no spróbujmy demonko, chociaż demonko na sklepie, bo z tego co widziałem on ma lepsze ekwipunek, on się tam ostatnio przebierał, my się nie przebieraliśmy. Oj, długa ta walka będzie z tego co widzę. 26 tysięcy, ten, on ma też gemy w ogóle nowe, on chyba te gemy sobie wymieniał jakoś niedawno. Natomiast my tutaj lecimy kopalnia za kopalnią bez czekania właśnie na jakieś zmiany gemów. Także no sami widzicie, no tutaj ładny krytyk, ale on bardzo mocny kryt, kurde, co on ma za broń? Poczekajcie, zobaczmy. Minus 10, ale maksymalny ma 1229. A, no to my mamy lepszą broń niby, to strasznie, strasznie mocno, no ale mówię, on tutaj ma gemy 5-2-4, zobaczcie, tutaj ma jakiś słabszy, ale generalnie ponad 500 te gemy ma, tutaj 560, ale mu się trafił bardzo potężny gemik. No a my tu mamy niecałe 500, no sami widzicie, głównie tutaj około 470-480, więc po prostu te gemy są do wymiany. Dobra, lecimy tutaj, przeklikamy na szybko tą arenkę, większość i tak wygrywamy. Tutaj Tepakat zauważyłem, że zaczął mocno cisnąć i zaczął nawet doganiać, chociaż widzicie w PvP z nami przegrywa, ale zaczął tutaj doganiać jeżeli chodzi o level Alvaro, w sumie Alvaro to dogonił. Tutaj mu brakuje do niego pół levela i Antoniako też zaczął doganiać, jeżeli chodzi właśnie o ten poziom. No tutaj Antoniako, no to się nie dziwię, bo to jest jednak zwiadowca, więc te lochy mu łatwiej idą. Natomiast Alvaro, Berek i tak właśnie go zaczął cisnąć, to dosyć dziwne. Dobra, dajemy sobie w siłę i tyle. I tak naprawdę zostaje mi tylko zrobienie misji, co oczywiście sobie zrobię samemu. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Takie wyciśnięcie, co możemy jeszcze z tego Paladyna. Teraz przerwa, teraz czekamy, tutaj nam się gemy robią, wszystko nam się robi powoli, to już jest ta faza, że jednak musimy troszkę poczekać. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, wchodźcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!